Siema, Hejos. Raptor. Raptor 700. To jest skarbonka bez dna po prostu, muszę wam powiedzieć. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ciągle coś trzeba w nim grzebać, ciągle coś robić, to wszystko kosztuje. Teraz tak, muszę wymienić lusterka, prezent od Moiry. Tak samo muszę założyć nowe manetki, też prezent od Moiry, nawet drobiażdżek, ale jak fajny, słuchajcie, pozakładam sobie wszędzie trytki, tam gdzie są potrzebne. Właśnie w kolorze niebieskim, pod kolor wszystko będę miał. Manetki, no już próbowałem, po prostu są trochę za szerokie, ale zrobię to na taśmę zbrojoną. Odkleję i wtedy dopiero nałożę, bo muszą się trzymać. Nie mówię, że bardzo luźne są, ale po prostu no, przekręcają się, także muszę to sobie zrobić. Co jeszcze muszę zrobić? Muszę wymienić kierunkowskaz jeden, bo po glebie ostatnio ruch przestał działać. Nie wiem właśnie, czy to jest kwestia tego, że oberwał coś, jakieś się kabele. No, ten nie pali. Ten pali, ale słuchajcie, ciekawostka. Ten kierunkowskaz to jest stary, taki jak kupiłem te były, tak? Ale jak byłem na żwirowni, po prostu tutaj mi się odkręciła śruba, spadł kierunkowskaz, wkręcił się mi w łańcuch. No oczywiście go tak potargał, że nic nie zostało z tego kierunkowskazu, tylko kabel. No i kupiłem chińskie, myślałem, że to są takie same jak te. Może byście mi polecili jakieś dobre kierunkowskazy, żeby to wszystko ładnie paliło. Zobaczcie, nowy kierunkowskaz i tak, ani od początku nie pali do końca i jeszcze tutaj jakieś ma przerwy. Czyli po prostu, nie wiem, jakiś inny opór jest, czy co, nie wiem. Ale w każdym bądź razie, no nie działa to dobrze. Mam jeszcze, a tutaj pokażę wam, jak ten stary tylny pali. No, to jest coś pięknego, tak? Czy nie wiem, jakieś, nie wiem, wszystkie są chyba w Chinach robione, ale jakieś może dobrej firmy. Polećcie mi coś. Mojże się nie spytam, bo Mojra nie ma kierunkowskazu, dopiero jest na etapie chyba zakładania. Kupiłem taki komplet, także powinienem mieć 3, 2 znalazłem. I na razie założę tutaj wymienię, ale też sprawdzę, czy czasami jakieś przewód jest przerwany od tej gleby. Ale w razie czego, no mam dwa na wymianę, wyprodukowano w Chinach. Co jeszcze mam do zrobienia? No muszę zwrotnicę nasmarować. O, sprawdzę, czy szpera czy działa. Szpera moja. Szpera działa. No i słuchajcie, no można by było też z reflektorami się pobawić, ale to są wszystko koszty. Czyli dlatego mówię, że to jest skarbona bez dna, bo ciągle by się chciało coś przy nim robić, upiększyć. Znaczy nawet nie upiększyć, tylko po prostu no, zrobić, żeby było dobrze. Zrywkę muszę sobie tutaj zrobić, bo nie mam osłony na kolektory i spadła kiedyś i się upaliła. Zatem na razie sobie założyłem na smyczkę. No muszę zakładać to. Nie jeździłem ze zrywką, ale to, no muszę jeździć. Jak jest, no to muszę, bo to różnie jest, nie? Bardzo różnie. O tak, zwrotnicę muszę nasmarować. No to wiadomo, to bym musiał kupić. Osłonę na kolektory. Ewentualnie jak później będę wiedział jakie, no to kierunkowskazy, ale to cały komplet będę wymieniał. No, za parę jazd napęd mam do wymiany. Jeszcze pewno z parę jazd to wytrzyma.
ale trzeba wymienić. No fajne mam te podnóżki, fajnie wyprofilowane, czyli tak do trzymania bocznego. Fajne to jest, wyprofilowane. No i co, będę musiał się uczyć jeździć na dwóch bocznych, bo nie potrafię. Zdarza mi się, że jadę na dwóch bocznych, ale to chwila jest. Ale żeby tak utrzymać równowagę, to nie. Co jeszcze? Coś pominąłem? Lusterka mówiłem. Manetki mówiłem. No to chyba wszystko jak na razie. Z tych bieżących rzeczy. Klocki mam jeszcze w porządku. O, płyn tylko chłodniczy. Uzupełnić. Nie wiem, tak jakoś jest dziwnie. Mam cały czas taki niski poziom, jak dolewam, to mi ucieka tym wyrównawczym. Nie wiem, chyba tak musi być. Teraz żałuję, że nie kupiłem sobie niebieskich klamek do niego. No i co? Tak to by było już wszystko. No, przydałoby się jeszcze niebieskie paski założyć. No ale dobra. Są czarne, są dobre. Nie będę kombinował. Nie ma co. No i wydeszek. Wydeszek, muszę wam powiedzieć, że FMF no, robi robotę. Robi robotę. Ja już się nawet zdążyłem do niego przyzwyczaić, do tego huku. A po ostatniej naprawie do przednaprawy, nie? To potrafił się zadusić trochę, strzelić z rury, a w tej chwili po prostu przestało już strzelać z rury. No pełna moc po prostu. Tylko wsiadać i jeździć. Rapi, cały rapi. Bardzo się cieszę, że mam tego Raptora, naprawdę. Yamaha Raptor 700. Tyle czasu czekałem na tego Raptora. 4 lata marzyłem o kładzie. I nawet nie pomyślałem, że mogę mieć Raptora. Nigdy w życiu. Chciałem zawsze jakiegoś, nie wiem, takiego tam, nie wiem, jakąś tam Hondzinę, jakąś coś, teges. Nie wiem, może jakiś tam Chińczyk lepszy. A tu trafił mi się Raptor 700. Dzięki wam, bo wy mi podpowiadaliście, co mam kupić. Gdzie nas? No i dzięki mojej żonie, która się zgodziła, że mogę sobie kupić. To jest też, no. Yo, nara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.